Góra Kalwaria, 11 grudnia. Za chwilę rozpocznie się spotkanie kajakarzy z ekspedycji zimowej Wisła 2012 w Urzędzie Miejskim. Witamy kajakarzy zimowych w Górze Kalwarii. Czekam grupa osób zainteresowanych. Proszę. Za stół e-bookowego Wisła 2012. Cieszę się bardzo, że to nasze miasto zostało wybrane jako jeden z etapów tego przedsięwzięcia. Myślę, że to dla nas jest duży zaszczyt, że istniejemy na szlaku Wisły. To, że możemy Was tutaj gościć, to też świadczy, że Góra Kalwaria leży przy Wiśle, leży nad Wisłą, gdzie być może przyszłe te związki będą jeszcze bardziej w kierunku Wisły. I cóż, chciałbym podziękować za to, że wybraliście nasze miasto za swój ten etap. Mamy tutaj przedstawicieli młodzieży, którzy na pewno są zainteresowani, jak to się odbywa, i prosiłbym bardzo o przedstawienie takiego swojego spostrzeżenia, jak to się płynie, szczególnie w okresie tak ekstremalnym, jak w tej chwili, to jest okres zimowy, bo każdy z nas ma to, chyba większość, taką pojęcie o tym, żeby przepłynąć rzekę, czy wykonać spływu, to raczej w okresie letnim, gdzie ta woda ciepła i stanowi przyjemność, kiedy gdzieś tam się dłonią do niej zanurzyć dłoń, natomiast w tej chwili to już nie bywa. Myślę, że ta temperatura jest nieco inna, ale no cóż, żeby tutaj nie przedłużać, bardzo proszę, zajmijcie miejsce i proszę o jakieś pytania, czy może najpierw. To już zaczniemy opowiadać, a może nam wrzucić się na slajdzie rodzenicza, to muszę powiedzieć, proszę bardzo. Płyniemy do 21. Codziennie pokonujemy od 40 do 50 km. Dzisiejszy odcinek w sumie był najdłuższy, mierzył 61-62 km. Wyruszamy przeważnie o godzinie 7, jesteśmy już na wodzie, przynajmniej tak się staramy. Raczej nas śpiochy, więc to różnie bywa. No wiadomo, jakieś tam śniadanie zawsze po drodze, w połowie trasy zazwyczaj robimy przerwę na jakieś tam jedzenie, jakiś obiad. No i generalnie dzisiejszy odcinek, w sumie od wczoraj zaczęło się tak, że pojawiały się już po drodze jakieś takie właśnie kry, więc to też jest dużym utrudnieniem, taki szryż właśnie też w wodzie, nie? Więc trzeba uważać, patrzeć jak ten nurt idzie i właśnie wybierać takie miejsca, gdzie tego lodu szryżu jest mniej. Minęliśmy elektrownię Kozienice, to tam właśnie wypływa ciepła woda, więc już jest zdecydowanie lepiej z tą kromią. To gdzieś tam się rozchodzi. Praktycznie nawet jak się dopływa, to widać, że ta woda tam paruje, nie? Przy tej temperaturze, więc jest zdecydowanie lepiej. Tak, dokładnie. Więc tam jest też na przykład dużo więcej ptaków, zauważyliśmy, nie? Tam gdzie ta cieplejsza woda jest, więc one tam też siedziały. To jest dzień pierwszy, bo święcimy, tutaj spaliśmy w szkole. To była bardzo duża szkoła, chyba Salezjanów, jak się nie mylę. Kajaki transportowaliśmy, jak widać, na takich wózkach, to tak ze strony technicznej jest duże ułatwienie. Mamy po drodze, mijamy różne śluzy, za które będzie zaraz widać. Przy przenoszeniu właśnie przez śluzy ładujemy kajaki zazwyczaj na takie wózeczki. Kajaki są załadowane, cały tam sprzęt, jakieś rzeczy, jedzenie wozimy ze sobą, więc to bardzo nam pomaga. Zrobiliśmy też tak, że czasami nie zakładamy tych wózków, ponieważ dużo łatwiej też, jak jest wysoki śnieg, miejscami jest łatwiej ciągnąć bez tych wózków kajaki, po prostu na sznurku. To jest akurat pierwszy skład, jak tam widać z tyłu Ole właśnie. Po prawej stronie jest pan Marek Strzelichowski, po lewej pan Marek Skitalnik i Dionizy, którzy już z nami tutaj niestety nie płyną. To był pierwszy w sumie etap, pierwsza załoga. To nie są udziały, tak? Nie. Tutaj właśnie już się zaczynamy wodować, pierwsze odcinki. Za mostem zaczyna się zerowy kilometr Wisły i to jest ujście rzeki Przemsza, łączy się właśnie z Wisłą i to jest właśnie kilometraż Wisły zero, więc tutaj tak powiedzmy, że można wypłynąć statkiem i do tego miejsca. Tutaj właśnie pan Marek pokazuje dokładnie, gdzie jest to ujście Przemszy, tam ktoś się właśnie pytał. Dionizy już w kajaku. Tutaj jest pierwszy kilometr, jak widać pogoda jeszcze taka w miarę
jesienna, nie było śniegu, deszczu ani śniegu. Wiatru w sumie też nie, co jest najgorsze. Więc te pierwsze kilometry naprawdę bardzo, bardzo płynnie, sprawnie przechodziły, mimo tego, że woda do pierwszych śluz za Krakowem jest bardzo stojąca. Przez te śluzy właśnie jest bardzo ograniczona, więc nie ma tego przepływu. I w sumie nurt zaczyna się dopiero za śluzą przewóz, nie? I to jest dopiero dużo łatwiej się płynie. To jest taki próg spiętrzający. W pewnych momentach Wisła się po prostu rozdziela na lewą i na prawą stronę. Są znaki informacyjne, którędy można płynąć, którędy nie. Tam właśnie my wpłynęliśmy do śluzy, która była w sumie czynna, tak? Zadzwoniliśmy, pan śluzowy nas wpuścił na śluzę, woda do śluzy naleciała, po czym stoimy, przychodzi pan właśnie śluzowy i mówi, że jest awaria śluzy, ponieważ jedno przesło nie może się zamknąć i ta woda po prostu nie może być spuszczona, więc musieliśmy się ponownie wycofać pod prąd, co też nie było łatwe. I tam przenosiliśmy kajaki taki w pewnym miejscu, o tutaj właśnie widać, jak już Dionizy Łody też na pozycji. Nie wiem, do Spady Królowej Wiktorii. Tak, dokładnie, no. Były miejscami też więcej, o tu już w wodzie jesteśmy. Tutaj spaliśmy w takim klubie kajakowym i na drugi dzień się okazało właśnie, że otwieramy tam okna, patrzymy, co się dzieje, a tam po prostu za oknem biało sypało, nie? Nad rany, więc trochę tego śniegu nasypało, więc już zupełnie inna aura była. Tutaj widać właśnie pan Marek Strzejkowski z prawej strony ma gogle, co bardzo się przydaje, kiedy właśnie zaczyna sypać śniegiem i wiać wiatrem, nie? Bardzo, bardzo komfortowo. Ja przepraszam, zwróciłam uwagę, że zmienił się kajak. Co było powodem zmiany? Tak, kajakiem było to, że po prostu od klubu dostaliśmy, znaczy wypożyczyliśmy kajak sprawniejszy trochę niż ten pierwszy, który mieliśmy. Ten był pierwszy, był trochę taki, powiedzmy, niewyprawowy, bo tak. Tutaj już na wodzie. Różnie pływaliśmy, każdy skład się zawsze zmieniał, więc staraliśmy się, żeby każdy z każdym popływał, zobaczył jak jest. Tu akurat ja płynę z panem Markiem Strzelikowskim. Koło zapasowe. Tak, dokładnie. Tutaj Mijana Barka. Z kolei pływa na galerach, czyli na zupełnie innych statkach. Galary to są jakby budowane w basonii duże jednostki pływające, kiedy służyły właśnie do spływu drewna, do przewozu bydła, więc jakby zupełnie miał teraz okazję zmierzyć się z zupełnie inną jednostką pływającą niż do tej pory. To w ogóle gdzie jest pan Marek? Pan Marek Strzelikowski niestety dostał właśnie też z tego powodu, że inną jednostką pływającą miał doświadczenie, już teraz niestety od nas drugiego dnia musiał odejść ze względu na kontuzję ręki. Tutaj widzimy w kanale barkę. W sumie to była jedyna barka, do której do tej pory minęliśmy. Na razie żadnych nie było. Dionizy z panem Markiem na Auguście, który został owszony żabką 2. Tutaj łapędzie startujące. Na pierwszym odcinku było bardzo dużo. Właśnie, więc one tam gdzieś między nami cały czas podpływały i uciekały praktycznie. Tutaj właśnie już w śluzie. Może zaraz będzie widać, jaka jest różnica poziomów. O, tutaj śluza od tyłu. Jak widać, są zawsze światła, więc śluzowy sygnalizuje światłami zawsze, czy można wpłynąć, czy nie, czy czekać. O, i tu już widać, jak woda opada, nie? Tam jest linia. To jest akurat różnica 12 metrów różnicy, z nie poziomu wody. Przed i za śluzą na Wiśle. Gdzie to jest? To jest śluza Dąbie, jak się nie mylę. Mogę się mylić. Nie, to w Dąbie. Majorki macie przy sobie, czy nie? Proszę? Majorki macie? Majorki znaczy? Manierki. Majorki, nie manierki. Majorki. Majorki, tak? Mamy ze sobą. Małą drzewkę też macie przy sobie? Nie, to mamy. No mogę to też jako coś tam. Zabić majorkę ze sobą. Kułaczek jak. Zamarnąć może. Tutaj w Wisły, widać zawsze z tyłu. Bardzo widoliskowy jest od Wisły. Tutaj kolejna przeszkoda i tam jest też śluza, już niestety nieczynna. To jest chyba śluza Kościuszko. Tutaj też nas czekała przy nośkach. Tutaj też kajaki załadowaliśmy najpierw na wózki, a potem się okazało, że sprawnie po prostu było po śniegu ciągnąć. Tu już przeładowaliśmy na wózki. Po drugiej stronie jest tor kajakarstwa górskiego, po którym właśnie pan Marek, jest pana Marka, który jest bardzo właśnie wdrawym kajakarzem górskim i opowiada o swoich tutaj przygodach właśnie na tym torze. Tak, dokładnie. No.
Kamienica. O, to jest ten tor właśnie. Część jest też zadaszona, więc to jest też jakieś urozmaicenie zawsze. Tutaj dopłynęliśmy już do Krakowa. Kajaki przycumowaliśmy do barek. Potem przez te barki tam dochodziliśmy na ląd. Właśnie było po prostu łatwiej przycumować. Tu zima pełna. Tutaj spotkaliśmy się z krakowskimi pisakami, którzy nas bardzo, bardzo gościnnie ugościli. Było bardzo sympatycznie. Przepływałem przez Kraków. Po drodze znaleźliśmy plecak pod mostem na środku Wisły. Złożyliśmy ten plecak, były dokumenty właśnie i te dokumenty tam później na policję podwieźliśmy. Ktoś widocznie zgubił ten plecak. Tutaj na śluzie. Tutaj taka sytuacja, że pan śluzowy też jest właśnie pisakiem, więc mieliśmy wcześniej już kontakt. I zaprosili po prostu nas na śluzę, na jajecznicę. Więc bardzo miła przerwa na śluzie. Tutaj jest pies śluzowy, który nazywa się Doda. Pies śluzowy. Jest śluzowy. Doda została fanką kajakarzy. Tak. Możemy się pochwalić, że mamy przed swoich fanów. Żeby pożegnanie z Dodą. Pan Marek rejestruje. Dzisiaj duże Kalpaki macie fanów. Tak. Dodaliśmy za przewóz, niestety nieczynna, ale w sumie od lata, latem też płynęliśmy i była zamknięta. Teraz cały czas też jest zamknięta, teraz jak się okazuje jest w remoncie. Generalnie ze śluzą przewóz jest bardzo duży problem, ponieważ niedaleko jest też elektrownia, która całą wodę gdzieś tam, cały czas ta woda po prostu ucieka od tej elektrowni, jest bardzo niski poziom. Za śluzą praktycznie nie ma wody, więc tą śluzę też musieliśmy jakoś pokonać. O, i tutaj widać bardzo w oddali tą śluzę i praktycznie do tego miejsca, od nas do śluzy, jest takie bardzo namulone dno, więc jest taka woda bardzo, bardzo niska, więc tego nie idzie przepłynąć. W sumie latem jak tam przechodziliśmy, też był bardzo duży problem, żeby to przejść. Jest po prostu... To jest cała szerokość Wisły w tym miejscu? W tym miejscu tak, tylko że Wisła też tam odbija, tak? Więc to jest też takie ujście tam z drugiej strony i ona zaraz momentalnie się poszerza. Tutaj jest odpływ ścieków, to jest bardzo, bardzo mało teraz już spotykane na Wiśle, bo jednak gdzieś tam zawsze jest oczyszczane, a tu jednak to oczyszczane po pierwsze. Tutaj już widać, że jest coraz szerzej, tu już jest za śluzą przewóz, się poszerza. Pierwsze odcinki są właśnie takie nietypowe, bo jest jakby taki, to nie jest naturalne, no właśnie naturalne, ale taki wałek by się robił, prawda? Jest niższy poziom, więc ta woda bardzo opada. Więc w sumie cały czas nic nie widać, tylko po bokach roślinność jakaś taka i wało, tak. Tutaj dopłynęliśmy, to musieliśmy się w nocy przetransportować przez takie pole do klasztoru, gdzie mieliśmy nocleg. Też w klasztorze. Akurat też trafiliśmy na jakąś tam wystawę właśnie była i bardzo ciekawą, tu dzielnicy, godziny eksponaty. Klasztor w Hebdowie pod Krakowem. Do Bertanów. Śniadanie bardzo dobre. To był widok akurat z naszego okna, więc Wisła była rano bardzo we mgle cała. I tutaj radość, że może być w kajaki siąść. O, tutaj dojście do rzeki Wisła. Humory dopisują dojście. No i tak rano właśnie taka aura była, że wszystko było we mgle. To też było bardzo, bardzo ciekawym doświadczeniem, szukając drogi. To jest właśnie tam z tyłu widać ten klasztor, gdzie nosowaliśmy. Pozawiewane wszystko. O, to jest kolejny pies, który nas właśnie od klasztoru odprowadzał do strony rzeki Wisła. Nazwaliśmy go Gąbka, ponieważ brakowało nam gąbki w kajaku, żeby wyciągnąć wodę. O, tutaj kajaki rano już zasypane. To było przy brzegu zostawiliśmy, podobnie jak teraz tutaj, po Górze Kalwarii. O, i tu już tam grę. Praktycznie no, bardzo mała widoczność. Na Wiśle jak już byliśmy do brzegu nie było nic widać, więc staraliśmy się jakoś tak płynąć w miarę jeden przy drugim. Zaczęliście w ilu wyprawy? Pięcioro? Pięciu? W czwórkę. Cały czas jest cztery. A ten pan... Się dwóch zmieniło. Tak, też... Po prostu na różnych odcinkach zmieniają się dane osoby, tak, że Maciek jest jedyną osobą, która płynie... Od początku. Tak, całą trasę. My natomiast się zmieniamy, wcześniej byli pozostali uczestnicy. Na przykład kiedy wsiadaliśmy, oni no, przyszli jeszcze nas pożegnać i po prostu była zmiana składu na trasie. I
nie jest tak, że zmienia się cały skład, pozostała trójka, tylko bywało tak, że np. płynęliśmy w trójkę, dzisiaj płyniemy w czwórkę, tak, że są różne, zupełnie różne składy. Ale czy macie to w jakiś sposób zaplanowane, czy to też jest tak spontanicznie, że ktoś się zgłasza na przykład i... Proszę, pani Ola koordynuje całą wyprawę. Jeżeli ktoś się zgłosi, jest wolne miejsce, wtedy można się zapisać troszkę wcześniej. Taki spontan troszeczkę. Znaczy skład jest ustalony z góry już wcześniej, bo nie przed całą wyprawą, więc jest... Wiadomo, gdzie to wysiada. Teraz pójdziemy do Czerwińska, tam czeka nas kolejna zmiana. I ostatnia zmiana następuje w Solcu Kujawskim, już tamta kadra z Solca. Tam będziemy mieli aż dwie dziewczyny w składzie. W związku z tym też jedna pojawi się właśnie w Czerwińsku, więc to nie jest tak, że kadra jest całkowicie męska. Mamy również, ja jestem na brzegu jakby tym kolaboratorem, aczkolwiek do wody się nie zbliżam. Panowie płyną przy wodzie, ale będziemy również mieli żeńską reprezentację już od Czerwińska. A czy któryś, ty jesteś od początku, tak? Tak, i co, i zamierzasz do końca płynąć? Do końca, tak. Do końca. Latem też się udało spłynąć całą i teraz kontynuować zimą, nie? Zobaczyć, porównać właśnie jak jest latem, jak jest zimą. Więc mogę z góry powiedzieć, no że to jest strasznie zróżnicowana rzeka. Zupełnie inaczej latem, a zimą tak samo jest zupełnie na aura rzeki. Tutaj po mgle zaraz wyszło słońce, więc chwila relaksu. Każdy sobie tam jakoś to słońce chciał złapać. A że mieliśmy je do tyłu, więc każdy musiał się tam jakoś odwracać i czerpać słońce. Tu właśnie już była zmiana składu. Tu jest z nami Łukasz oraz Marcin. Dionizy płyną też od początku. Tu akurat też spaliśmy w takiej budce pana Promowego przy Wiśle, więc to było bardzo ciekawe. W Nowym Korczyniu, tak? Tak, tak, tak. To też, te noclegi też wcześniej są jakoś ustalone. Tak, tak, tak. Niektóre rzeczywiście bardzo spontanicznie wychodzą w lesie, jak wczorajszy. Wczoraj mieliśmy taką przygodę, że płynęliśmy, już to się ściemniło i usłyszeliśmy takie bystrze, tam gdzieś woda zaczęła po prostu szumieć i nie widzieliśmy tego, gdzie ta woda ucieka i po prostu dla bezpieczeństwa dobiliśmy do brzegu. Akurat tak się złożyło, że to było przy takim wale, więc kajaki przycumowaliśmy, przeszliśmy przez wał, zobaczyć co jest po drugiej stronie, wychodzimy, patrzymy akurat po miasteczko, kilka domów, jakieś gospodarstwa, więc przeszliśmy, zapytaliśmy tam właśnie w takim domu państwa i jaka jest sytuacja i bez problemu nas ugościli bardzo tam serdecznie, kazali nam pomogli kajaki przenieść na podwórze dla bezpieczeństwa i dostaliśmy też posiłek ciepły i potem rano sobie reagowali. Taka przygoda. Myślę, że dla nich też spora przygoda. Ekspedycja ma też okazję zmierzyć się z polskimi przysłowiami. Już nawet teraz wiemy, że naprawdę polska gościnność nie jest tylko mitem, tylko rzeczywiście istnieje. Na elektrowni tam był taki dosyć spory próg zwiększający, który jest niebezpieczny i też wiemy, że kilka osób właśnie tam zginęło na tym progu. To jest próg akurat cały wylany z betonu, więc to jest bardzo nienaturalne. Górskie rzeki, jak górscy kajakarze spływają, są takie, że kiedy ta woda wpada, praktycznie robi się taka cofka, tak? Więc jak się wpadnie, to zawsze gdzieś tam po bokach ta woda wyrzuci. Nawet jak się zanurkuje, tak? To gdzieś tam się wypłynie. A próg taki nienaturalny, betonowy powoduje to, że ta woda spada i ona się cofa, tak? Więc ta cała siła wody z powrotem wraca. Jest bardzo ciężko z tego wypłynąć. Tutaj radość. Zresztowania. Tutaj akurat chyba właśnie już za tą budką też. No, jak widać, wszyscy się cieszą. Taka rozgrzewka też właśnie. Mieliśmy okazję w sumie widzieć już 8 albo 9 sztuk, w tym 3 razy 2 pary bielików. Tutaj akurat może około 50 metrów nas dzieliła ta odległość, więc bardzo blisko dało dzisiaj podejść. Tutaj tego akurat nie widać, ale bielik z lewej strony tam trzymał rybę i ten właśnie z lewej bielik chyba też czekał, aż odpuści ten z lewej. Więc tak obserwowaliśmy i w pewnym momencie, jak już właśnie nasza obecność zaczęła przeszkadzać, taką to zerwały się i tą rybę właśnie doskonale było widać, jak w szponach trzymały całkiem sporą. Dzisiaj też właśnie mieliśmy przed tutaj górą Kalwarią okazję obserwować bielika na wyspie. Też było bardzo ciekawe. Tutaj był wschód słońca. Wisła jest bardzo malownicza, więc zawsze praktycznie z godziny na godzinę ten obraz jakoś się tam zmienia.
Gulicie się w wodzie? A, jasne. Widać. A no tak. Tutaj jest wyjście. Jedny się glamuje. Bo ta świeżynka dopiero co dopłynęła. Wywalony w domu. Tutaj właśnie przyjechał po nas właściciel domu, w którym spaliśmy z przyczepą na kajaki, ponieważ jest to bardzo niebezpieczna dzielnica, jak on to określił. Bardzo mała miejscowość przy Wiśle, a się okazuje, że takie rzeczy mogą się różne zdawać, bo na przykład pan zostawiał swoją pychówkę z silnikiem, potem się okazało, że tego silnika nie ma, bo jest uszkodzony i postanowiliśmy te kajaki po prostu zabrać na podwórze do tego pana. Bardzo niedaleko w sumie, piękny dom, w którym widać praktycznie Wisłę. O, tu właśnie jest z podwórza. Z taki widok jest. No, pozazdrościć teren, bo... Sobie to jest domek letniskowy, więc zawsze jest tam, gdzie uciec. No i to w sumie jest tam z pierwszych dni te zdjęcia. A resztę niestety już są nieobrobione, jeszcze nie przygotowane. I... To tyle. Może ktoś ma jakieś pytania? Odcinek do góry Kalwarii. Właśnie między próbami, a co takiego się wydarzyło? Co ciekawego się wydarzyło? Dzisiejszego. No w sumie to te gry były najbardziej ciekawe. Nie wiem, jak chłopacy może też zauważyli, zaobserwowali. Mielizny, właśnie. Trochę się osiada. Na początku odcinka jest ta woda w miarę wysoka, więc to też jest inaczej. Teraz ta woda za śluzami jest już też niższa, więc... Tak, i pojawiają się bielizny, więc płynąc już jest problem, gdzieś tam się osadzi. Panie, no nie jest tak, że Wisła ma ten nur cały czas w jednym ciągu, tylko trzeba dość mocno płynąć slalomem. Są duże hałdy piachu po prostu, gdzie no, musimy odbijać od lewego brzegu Wisły do prawego. Problem utrudnieniem też na przykład dzisiaj ten lód przy wodowaniu kajaków. Okazało się, że brzeg no, około 15 metrów jest skute lodem. Musieliśmy, najpierw zbudowaliśmy się wszyscy, chcieliśmy przepłynąć kawałeczek, przepłynęliśmy, okazało się, że dalej jest jeszcze dość spora odległość pokryta lodem. Dało radę wysiąść, wysiedliśmy, wszyscy wsiedli do kajaków na lód i w sumie posuwaliśmy się tymi ruchami śmiesznymi do przodu. Lód się załamywał i dopiero wtedy udało nam się dopłynąć, także to w sumie ile podawaliśmy się około godziny. Takie temperaturze jest lód, który utrzyma człowieka, tak? Tak. Gdyby w brzegu i w ocenie było minus 13-15. No tak, ale to nie jest stojąca woda. To też nie jest taki lód gruby, nie? Jak wchodziliśmy na tę lukę AKM, to było słuchać po prostu takie trzeszczenie już tego lodu, nie? Że tam tak też się składa ciężar, na tym lodzie to też jest inaczej, nie? A co najbardziej wykurcza? Co najbardziej? Chyba mróz, zimno. Na razie nie mieliśmy problemu z wiatrem, znaczy na pewno to jest wiatr, tak? Jeżeli byłoby też opady deszczu, a potem by przemroziło, to też by był dużym problemem, tak? Bo odzież... o śniegu, tak? Że jest bardzo uciążliwy. Dokładnie. Jak płynęliśmy, właśnie padał też śnieg, więc jak to się płynie, to cały czas gdzieś tam w tą twarz ten śnieg bije, a jeżeli ma się gogle, to jest dużo łatwiej, po prostu nie przeszkadza tak bardzo, nie? To i samotność, jak nie ma koleżanek, to też tak. Ale koleżanki dołączamy rozgadać, więc ciekawe. A jakie doświadczenie macie w takim... Właśnie, kim jesteście na co dzień, co robicie? Na co dzień chodzimy po górach, ja jestem starnikiem jaskiniowym, kajakiem też pływam właśnie latą, po Wiśle, na polezy. Zamiłowany kolarz, bardziej kolarz niż kajakarz, oprócz tego zimą łyżwy, a tym rolki. No ja osobiście, jeżeli chodzi o takie prywatne rzeczy, no to jak najbardziej różne wyprawy, może często właśnie nieco bardziej ekstremalne, takie mniej oczekiwane, mniej codzienne, typu podróże autostopem, czy właśnie jakieś łyżwy, snowboard, takie rzeczy. Ja jestem studentem 5 roku leśnictwa i też, tak jak kolega podobnie, z zamiłowania kolarz. I odczułem to dosyć mocno na kajaku, ponieważ nogi mam w miarę wypracowane, natomiast ręce już dużo gorzej. No i musiałem się zmierzyć właśnie z bólem rąk, kręgosłupa i dla mnie to było najgorsze. Mróz jakoś tak bardzo mnie doskwierał. W zasadzie mogę powiedzieć nawet w ogóle. 50 stopni był taki młody, bardzo młody kiedyś. Ale to wraca dzisiaj, bardzo. A dzisiaj to jeszcze dalej jest aktualny, ten wraca. Jakieś, czy nie wiem, na sucho, że tak powiem, się przygotowywaliście wcześniej? Czy, no,
kłopoty z rękami, no nie wiem, ale to wcześniej nie machałeś jakoś? Nie. Po prostu kierownicę do tego. Wsiadłem. Jeśli chodzi o mnie, to tak, ja dokładnie tak. Ja po prostu wszedłem do kajaka i... Każdy z nas kondycyjnie jest dosyć mocno przygotowany. Mhm. Właściwie w kajaki się często nie pływa, także takie przygotowania to mogą być pompki, to mogą być nie wiem, pociąganie na drążku, jakieś wyciskanie dłoni, tego typu ćwiczenia. Nie rozumiem, że co, płyniecie i liczycie, czy kawałek? Myślę, że jest wesoło generalnie. Jest wesoło, ale tak. No to jest tak chyba 10 godzin, nie, 10 godzin. No od 7 do powiedzmy to 15-16, no, nie płyniemy. 16-14 to już tak najpóźniej, gdzie tam się przyszło. No tyle, na ile słońce pozwoli, jest jasno. No tak praktycznie cały czas są dosyć blisko, płyniemy, także możemy rozmawiać. No, jak mamy no, jeden główny przystanek po drodze, to też bardzo wesoło, tak, pomiędzy postanowami tutaj. Jakie tematy są poruszane na wodzie? Na wodzie rozmawiamy o lądzie, właśnie. Znaczy jakieś wieliki były, a czy jakieś grubszą zwierzynę? Bobra na początku. Nie, ciekawe lat nie zjeździliśmy, ale bobra. W sumie bobry są też taką rzadkością, żeby zobaczyć, bo są bardzo popliwe, nie? Czy są jakiś szmer, to już raz uciskają. Prawda, jak dzisiaj koledzy wyszli wcześniej sprawdzić, czy jest kran na wodzie, czy można płynąć, czy jest kran na wodzie, czy damy radę po prostu płynąć, powiedzieli, że dziki surfują na krawie. Ola miała tutaj okazję widzieć dzisiaj bytę, tak? Tak, ja się widziałam ze swoją Moniką naszą. Ale głównie w Łódźmie to są ptaki, dla których właśnie Wisła jest miejscem zimowania. No i psy. No i tak. A największą atrakcją to wieliki są, tak mi się wydaje. Których jest dosyć sporo, musimy jednak je przyciągać tutaj na Wisłę. O, będzie kormoran, to pewnie jeszcze raz żurawie, czapla biała, siwa, widać. No już nie, już nie. Za to lata na przykład czarny może obserwować ze skonarzy na Wiśle i też bardziej stosunkowo blisko się podpłynąć, jeżeli tam się nie wioskuje, się płynie jak po prostu kłada, tak? Więc one też nie robią tak szybko, więc ale szybko blisko można podpłynąć, to poobserwować sobie, nie? Więc Wisła jest takim świetnym miejscem właśnie też, czy zdjęcia porobić ptakom, czy też poobserwować przyrodę, jak najbardziej super. Mówiłeś wcześniej, że Wisła taka jest taka różnica, żeby wpłynąć, powiedzieć, wow, jaka duża woda, to no, absolutnie nie. Myślę, że ten poziom wody na wiosnę można tyle się powiedzieć, tak jest znacząco, jakoś tam, żeby to było zauważalne. Na pewno nie jest stosunkowo dużo, ale na pewno więcej. Nie? Tej wody teraz też jest więcej w stosunku takim, że te pierwsze mielizny, jak latem płynęliśmy, był taki problem, że się wpływało, już nie można było też się ani wycofać, czy też uciekać. Nie? Po prostu się dostawało i się stało, trzeba było wysiąść kajaka i przyciągnąć. Teraz jest taka sytuacja, że wpływając na mieliznę, po prostu można się przesunąć dnem albo po prostu się wycofać też. Nie? Więc to tam dosłownie kilkanaście centymetrów może się podjąć tylko tej. Trenowaliście wywrotki? Nie mieliśmy, ani latem, ani po prostu do płynięcia tak, do brzegu. Jeżeli jest to jedna osoba, czy też dwie osoby w kajaku, wiadomo, jeżeli są dwie, jedna drugiej pomaga, tak, reszta podpływa, rzuca rzutkę, dopływamy do brzegu, mamy koce NRC, folie ratunkowe, tak, więc taka osoba po prostu jest na brzegu, pierwsza owijana takim kocem. Jest taki sposób, że najpierw owinąć się takim kocem i po spół włożyć sobie zapalniczkę. I to jest momentalnie tak, jest takie źródło ciepła doskonałe, więc środek zaraz się ogrzewa, więc na pewno nie grozi jakieś tam wychłodzenie. Podajemy ciepły napój, najpierw mocno słodzony. No i to jest najlepszy sposób. No, jest taka mamy rzecz, wiesz, duża woda jest, zabiera po drodze dużo drzew. Tak. Same konary leżą w Wiśle. Dokładnie. Należy do takiego poziomu wody, możecie trafić na coś niewidocznego, to wyjedziecie bokiem. I to jest właśnie super, że jest niski poziom, bo widać, że ta woda się po prostu marszy. Nawet jeżeli ten konar jest schowany, to zaraz widać, jak ta woda faluje. No to faluje, tak, ale może być na takiej wysokości, że nie lądujecie, a bokiem może was dokładnie, wywrócić, przewrócić. Tą kocią może was wywrócić, bo to jest...
Dużo drzewne, wiśle. Tak, ma niedużą zatapialność. Gdzieś powiedzmy dwie osoby, no tutaj jest zatopione, więc te konary od razu widać. Widzieliśmy nieraz właśnie, jak ta woda się piętrzy, jak są nieco większe fale. I wtedy od razu po prostu omijaliśmy gdzieś. Kto pierwszy zobaczył, mówił, że płyniemy po prostu w prawo, czy to od razu 90 stopni skręt, czy zawrócić po prostu, żeśmy coś skręcić od razu. Takie przeszkody omijaliśmy. Ale dziękuję, że nie macie. Mamy. Tak. Świetna mapa topograficzna, nie będę robił reklamy, ale mamy to same najbardziej, nie? Wczoraj też właśnie mieliśmy taką sytuację, że mieliśmy nocleg i praktycznie Aleksander tutaj koordynatorka też nie miała możliwości sprawdzenia, więc podaliśmy od razu nasze współrzędne, gdzie jesteśmy dokładnie, więc lokalizacja nasza była momentalnie znana, było dużo bezpieczniej, wiadomo, gdzie jesteśmy i tak dalej, nie? Możemy też określić na przykład, z jakiego miejsca do jakiego, ile mamy jeszcze kilometrów do przebicia. Na brzegach są tablice z kilometrażem. Teraz praktycznie na górna Wisła jest bardzo, bardzo słabo oznaczona, nie? Jeżeli chodzi o kilometraż. Ta środkowa Wisła i dolna jest dużo lepiej, nie? Na prawym brzegu, na lewym co chwilę można spotkać właśnie jakąś tam tablicę z kilometrażem. Jest dużo łatwiej, więc tutaj ten GPS bardzo się przydaje, nie? Świetną rolę spełnia, jeżeli chodzi o kilometraż na przykład. A zmęczenie też coś dosięga? Tak, proszę? Nie dam rady. No jest zmęczenie. Kolega na przykład miał, tam właśnie Łukasz sami nie płynie, świetny też kajakarz, płynie już tak, mówi, kurde chłopaki, upadam z sił, więc wyciągnął tam snickersa, kawał kiełbasy. Ja to chłopaki, z snickersy. Tak. I zaraz dalej wysuwali się mocniej i odzyskał siły. Posłuchajcie, bo tu pan mówi, że bardziej się boicie walnie niż tam tych konar. W każdej grupie musi być taka wiedźma. Może nie wiedzą, ale bardzo sympatyczna jest, ale będzie trzymało rękę na pulsie. Teraz tak mówią. Tak mówią, tak. Jak wiecie, na stare klinecie potem rozmawiamy. Czemu dzisiaj czwarta, nie trzecia? U nas szaleńca. Właśnie, człowiek się rozgrzewa. Też myśleliśmy, że jednak to temperatura będzie czymś najgorszym, ale tak naprawdę nie jest. Nie jest. Tak? To jest coś gorszego. Największym naszym ograniczeniem to jest pogodzenie dnia. Mamy to zaplanowane do przypłynięcia 50 km, czasami tego nie brakuje. A czy jest nam zimno? Chyba tylko wszystkie niestety czasami przemarzają, ale póki wysłujemy, ruszamy się właściwie przez cały dzień, to jest naprawdę ciężko. Na przykład przypłynęli na Wisłę, przyleżał Niemcy, Holendrzy i tak dalej. Spotkali się w Warszawie, przy Warszawie tam płynęli właśnie i zapytali kogoś zaradnego, ile kosztowała modernizacja zrobienia naturalnego brzegu. Właśnie spotykane. I na zachodzie jest właśnie to jest ściągane, tak? Jest ten cały beton teraz z powrotem właśnie ściągany, tak jak były brzegi wszędzie zalane betonem, to teraz jest to skupane praktycznie. Wisła też jest bardzo popularna za granicą, właśnie przyjeżdżamy nas z Niemcy tak dalej, nie? Jest bardzo też na sportowych łodziach. Tam gdzie jest wyższy poziom, można spotkać właśnie na sportowych łodziach. Ale czysta jest tak naprawdę, bo mówię, Wisła... Po PRL-u, że taka była straszna, niebieska, czasami żółta. Powiedzmy, że miejscami jest tak, że nawet widać dno, nie? I to też nie jest aż tak, nie jest tak płytko, ale miejscami, no ten górny odcinek powiedzmy jest bardziej zawrócony, nie? Jakiś taki ciemniejszy i jakiś taki mało klarowny niż ta dolna Wisła. Latem się kąpaliśmy, wodę też tam zdarzało się, że piliśmy, żyjemy, jest wszystko w porządku, więc... Ryby tak samo. Pan Marek zimą właśnie też tylko jadł ryby z Wisły, praktycznie pił wodę, więc... Tak. Więc ta Wisła nie jest aż tak bardzo zanieczyszczona, jak jest powiedzmy założenie. Wisła też jest postrzegana jako taka rzeka bardzo zła, tak? Powiedzmy wylewa właśnie zabrudzenia, jakieś tam legendy o jakichś wirach, więc to jest taki stereotyp przyjęty takiej rzeki niedostępnej. No złowrogiej, tak, człowiekowi. Jakoś tam człowiek zawsze się broni przed tą rzeką, te wały, wiadomo, i tak dalej, nie? A jednak taka rzeka naprawdę przyciąga, można ją zobaczyć z zupełnie innej strony właśnie na spływie, nie?
jak się płynie. Właśnie, czy czegoś brakuje rzeczywiście, jak chcielibyśmy zrobić taką rzekę dla kajakarzy. Czego brakuje? Czego brakuje? Na pewno brakuje przystań na poboczach, tak? W jakichś głównych miastach, czy głównych miastach, nawet w mniejszych miejscowościach, tak? Wyjście na brzeg, niekiedy to jest bardzo trudność wielka. Brzegi na początku, tak jak było właśnie widać, są takie obwałowane, więc to jest duży problem, żeby wyjść na przykład. Powiedzmy, że gdyby coś się stało, dobijając do takiego brzegu, jest na pewno trzeba poświęcić jakąś tam chwilę, która już tam jest wiadomo, utratą jakieś tam ciepłoty ciała i tak dalej, na samo wydostanie się z tego brzegu, nie? Żeby się przedostać. Więc jakieś właśnie takie przystanie, wyjścia, no to by się na pewno bardzo przydało, nie? Przy rzece. Czyli prosta recepta dla miejscowości nadwiślańskich, budujcie przystanie, gdzie będziecie mieli kajaka. Nie, no słuchajcie, bez przesadzie, to mają być warunki spartańskie. Znaczy przystanie, no nie przesadzajmy, tak? Wystarczy jakiś pomost praktycznie na beczkach, tak? Woda się podnosi, ona pada, pływa i to już naprawdę jest duże ułatwienie, tak? Żeby wyjść, zatrzymać się. Latem płynęliśmy, teraz na przykład mamy wszystko w kajakach. Latem zatrzymywaliśmy się, robiliśmy jakieś zakupy, prowiant i tak dalej w miejscowościach, które były położone w miarę blisko, tak? Więc jedna osoba zostawała z tymi kajakami, druga naprawdę gdzieś tam odchodziła. Zostawić te kajaki na gdzieś tam brzegach to był spory, spory problem, nie? Ten nurt cały czas te kajaki gdzieś ściąga i tak dalej, więc powiedzmy, że jeżeli nie było możliwości wyciągnięcia kajaka na brzeg, to po prostu omijaliśmy miejscowość, płynęliśmy dalej, nie? Zakładając z góry, że płyniemy i wiemy, że gdzieś tam jest jakiś pomost, to zatrzymujemy się w danej miejscowości. Więc macie, na pewno to jest... Macie na miotrze, tak? Tak, znaczy tutaj akurat nie. Tu mamy noclegi zapewnione w każdej miejscowości. Proszę? Liczycie na to, że po to gdzieś będziecie spać? Znaczy, mamy już z góry zapewniane. Tak, to i ona tak cały kilometr. A jak to w lato wyglądało z tymi noclegami? To jest genialna sprawa, tak? Zupełnie inny świat, nie trzeba nigdzie daleko wyjeżdżać, płynie się, po prostu mówi się, no dobra, dzisiaj sobie robię koniec z trasy, jest zachód słońca, jest wyspa na Wiśle, rozbijamy się na wyspie. Rewelacyjna sprawa. Tak, to dokładnie spontan. No, nie trzeba nic zakładać, że muszę tyle przepłynąć gdzieś tam, czy ten, nie? Po prostu widzę piękne miejsce, zatrzymuję się, rozwijam namiot i... Rewelacyjna sprawa. A pożywienie? Latem, tak. Teraz zimą, żywicie się u kogoś, czy też macie swoje... Też tak, jeżeli zatrzymujemy się, oczywiście nie liczymy na to, że ktoś tam na czymś poczęstuje, ale jak Ola mówiła, polska gościnność naprawdę dopisuje i... Nie zdarzyło się, żebyśmy z jakiegoś miejsca nie wypływali, czy wpływali po prostu bez posiłku jakiegoś. Na trasie też mamy, tutaj z fundacji zapewnione takie racje żywnościowe dla rozbitków, tak? Jest to bardzo energetyczne, więc powiedzmy siły na wodzie też nam nie zabraknie. Jakimś tam ciepłą herbatę w termosach zawsze mamy w zapasie. No praktycznie zimne napoje to odpadają, nie wiadomo, woda tak dalej, to też przymarza, więc to żadnej przyjemności z tego nie było. No jakieś takie wiadomo, też słodkie rzeczy, węglowodany, cukry. Coś się przydaje, nie? Coś się spala po prostu na bieżąco. Ja trochę przekonuję, to wprowadzam nie dlatego, żeby wam wrócić, tylko że jeżeli waszym idolem i moim, i tu chyba naszym jest pan Kamiński, tak. No to chyba do niego trochę nawiązywać, a nie ma jakichś wysokich wód, jak idzie na jeden czy drugi biegun, bo nie ma przystani, nie ma chaosu, nie ma ciepła. Jak bardzo. Jakie ma, dlatego tak z przemarą o tym mówię, żeby was trochę sprowadzać, że... Pan Marek Skitalik, właśnie Sebastian, ciekawe pan mówi, że ciekawy przykład. Pan Marek Skitalik pływa na galerach, tak? Drewnianych jachtach, które wykorzystują po części żagiel, po części łódź motorową, tak? Tam z tyłu, żeby spychała, ale jedyna stacja benzynowa jest przy Gdańsku, tak? Żeby zatankować, więc oni tą benzynę wożą w beczkach. To jest też dla nich oczywiście utrudnienie spore, żeby taką benzynę przewozić. Wiadomo, powiedzmy, że no, nie daj Boże, w jakimś zatonięciu, tak, ta beczka, wiadomo, trafi do Wisły i to już jest problem, tak, więc oni też na przykład chcieliby, żeby po drodze powstawały jakieś takie przystanie większe ze stacjami benzynowymi dla statków, tak, dla barek, dla łodzi i tak dalej, co ze strony kajakarzy, przyrodników i tak dalej jest na pewno wielkim minusem i nikt by się na to nie zgodził, a z drugiej strony, tak, właściciele barek, statków, jakichkolwiek właśnie tak galerów, na pewno by chcieli, żeby takie właśnie przystanie powstało, nie? Więc to długo są nie dwa środowiska bardzo. Długo tego nie będzie. Długo to nie będzie. Na pewno nie będzie. No, w ogóle myślę, że to nie będzie wprowadzone, tak? Że to jest zbyt duże ryzyko też dla środowiska. Powiedzmy, że taka przystań, stacja benzynowa, tak? Przy powodzi i tak dalej, to jest ogromne zagrożenie dla środowiska. Dlatego trzeba lecieć na siebie. Dokładnie tak.
No i to jest przez cały urok rzeki, że trzeba coś tam się przygotować. No a powody, które wami kierowały, bo z ujęcia? No to przede wszystkim jest cel charytatywny, tak? Też dla promocji Klubu Odkrywców Dobra z Fundacji Marka Kamińskiego. No praktycznie dla chorych dzieci, które takie obozy powstają właśnie z fundacji, to jest wielka sprawa, nie? No plus dodatkowo promocja Wisły, wiadomo, nie? Jakieś aktywne spędzanie czasu. Dla was wszystkich jest to przygoda, że się taka, której się nie zapomni raczej do końca życia. Za 10 lat. Zawsze jest to. Dzisiaj macie w prawym mieście, gdzie pani burmistrzu w Górze Kalwarii. Jak najbardziej. Zawsze zapraszam. Słyszeliśmy właśnie, że jest świetne dopłynięcie, że jest zatoczka, tak? Do jakiegoś tam. Na całą brzankę, tak. Tak, za właśnie. Za bardzo, teraz. Niestety, taka pora roku. Właśnie. Wisła też stanowi nie zawsze tą tylko stronę przyjemną, nie? Ale też stanowi zagrożenie. W momencie, kiedy jest wysoki poziom wody, to wały, które są, ratują nasze te miejscowości. Natomiast mamy dwa takie miejsca zalewowe, gdzie w wypadku przerwania wałów może nastąpić. Znaczy nie, może nastąpić zalanie miejscowości. Jeszcze tego to się nie wydarzyło. Tej historii, tak. Miejmy nadzieję, że się nie wydarzy, ale już były takie przypadki, że ta woda podchodziła naprawdę bardzo niebezpiecznie. Bardzo niebezpiecznie. W tej chwili właśnie w 2013 roku zarząd akurat przystępuje do przebudowy części wału, żeby zabezpieczyć. A w jaki sposób będzie przebudowany wał? Ten wał, który istnieje, będą wbite ścianka szczelna. Taka brana jest wbijana betonowa. Po prostu słup dać, tak? Nie, znaczy to jest takie, te wały, które są remontowane, to one nie stanowią jakiegokolwiek zagrożenia dla tego typu przedsięwzięć. Ja rozumiem, po prostu podam, dlatego, że spotkaliśmy się właśnie teraz na misie, rozmawialiśmy, pan Marek pokazywał nam schemat, który też właśnie ma być wdrażany. Polega to na postawieniu w środku wału takiego stożka, tak, betonowego, który ma w środku otwory. Te otwory są wypełniane ziemią i praktycznie jak teraz jest cały napór tak na tą ziemię, nie? Prawda, wody, a ten blok betonowy ma powodować to, że ta woda uderzy, częściowo przejdzie przez tą ziemię i zostanie zatrzymana, tak? Znaczy tutaj głównym niebezpieczeństwem to nie jest wysoka woda, która przeleje się przez koronę wału. Tak. Większym niebezpieczeństwem jest to, że ta woda zbyt długo stoi i wał ziemny rozmiewa i wtedy blastyna, podpływ od spodu może nastąpić to przerwanie. Tutaj tak jak już powiedział, że będzie taka membrana wbijana w koronę wału do ścianka szczelna, która będzie nie przypuszczać. Dodatkowe zabezpieczenie to jeszcze taka siatka specjalna przeciwko bobrom, bo boby wyrządzają dość, jest to fajne zwierzątko, natomiast wyrządza dość wielką szkodę, drążą te swoje tunele, które później wypełniają się wodę i następuje ten przerwanie. Chyba tą samą metodą zostały wały wzmocnione na wyższych odcinkach, tak? Tak, tak, bo to tak mniej więcej ta sama technika, technologia wzmocnienia. Opowiadano no, wczoraj, że ryzyko jest to prawdopodobieństwo. Gdzie? Około 60 km powyżej naszego odcinka, tam gdzie się startowaliśmy. Domy, jedyna miejscowość, która leży tak blisko wału, tak, że tam gdzie spaliśmy, faktycznie no, paręnaście metrów było do wału, gdzie wysokie ryzyko zalania. Jesteśmy w Brzmi, Ostrówi, które znajduje się bardzo... Po drugiej stronie. Tak, gdzie wysiadaliście, a to było Wróble Wargoci. Wróble Wargoci, właśnie. I tam jest też sytuacja, że ta woda właśnie przysiąka, nie? Też praktycznie woda podchodziła pod górną granicę wału, a była po drugiej stronie i mimo nie przewrawając się, nie? Zaprzysiąkało. Panie burmistrzu, gdzie dzisiaj będą ledy spali? We Brzance. Gdzie będą mieli pogodzące na kolację, bo nie muszą nadać energii? Ja myślę, że wszystko jest załatwione i tutaj nie musimy się martwić, dostaną to do trzeba. Kilogramowie go mam też. Znaczy do kajaka nie wejdę. Chcielibyśmy zaprosić na taki portal wiślany, Szlak Wisły i tutaj właśnie jak jest wpłynięcie do właśnie tutaj, do tego miejsca, do tej księstwa? Brzanka, tak? Do Brzanki, więc na przykład tego nie ma w szkicu technicznym. Bierze taki szkic techniczny, każdy kajakarz wybierając się na Wisłę praktycznie bierze taki szkic i tam widać po prostu kilometraż po kilometrażu, gdzie można wpłynąć i zatrzymać. Myślę, że jeżeli to było opisane też właśnie na takim portalu Szlak Wisły, to
Myślę, że każdy by zauważył i przepływając pomyślałby o świetne miejsce, żeby wpłynąć, więc ja to gdzieś tam umieścił. No to właścicielem, tak, który... To my, fundacja jest właścicielem szlaku. Więc ja bardzo zapraszam do takiego właśnie dodania. Ja właściciel brzamki, no niektórym jakby zgłosił, to dla niego jest to też ta forma reklamy. No, tak. Bo rzeczywiście jest w kilometrażu oznaczone most na 474 km jest most oznaczony w Górze Kalwarii i przedni właściwie jest wcześniej świeży. Tak. I nie ma żadnego innego oznaczenia, a taki znak by się przydał. Oczywiście jest to dobry punkt, zważywszy, kiedy są dobre warunki letnie. I tutaj też nie musiało być żadny pomost, tak? Budowany, bo wiadomo, jeżeli każdy by widział, że można wpłynąć, to było świetne miejsce, to by przypłynąć, zatrzymać się i... Dokładnie, naturalnie. Tym, że też nie zawsze jest to widoczne, tak? Jeżeli płyniemy na przykład z drugiej strony Wisły, dobrze by było to oznaczyć na przykład też po drugiej stronie, że jest taka możliwość przenocowania. No jest to jakoś... W miarę wcześniej ustalić. Rozwiązania tego, żeby też tutaj ktoś się zatrzymał. Na pewno by się ciągnęło, tak? No cóż, może teraz przystąpimy do losowania. Mamy tutaj dla... Ile czasu? 1000 km niecałe. 941 to jest no do ujścia, tak? A wiadomo, gdzieś tam się przypłynie dalej, więc to wychodzi w sumie 1000 km. Wiadomo, teraz wysoko jest mniejsze, więc to się ma ambicje, tak? Cały czas 100 km też ma rewiatory. Dlaczego grudzień? Tak. Pan Marek spływał zimą, tak? Po prostu to była taka kontynuacja. Fundacja też zaczęła właśnie jakoś promować tą Wisłę, jakąś polską królową w rzekach, tak? Była ekspedycja letnia, przez fundację zorganizowała zimowa, była przez pana Marka spłynięta, więc my po prostu chcemy kontynuować. Tak, to, że mnie chodzi o to, czy na przykład nie łatwiejsze byłyby warunki pod koniec lutego, to też jeszcze zima. W ten sposób, tak? W lutym prawie zawsze jest lód. W grudniu prawie nigdy nie ma. No, więc mamy grudzień nietypowy, to przeważnie... Ja panie spróbuję te pytania odpowiedzieć. Panowie się nasłuchali w telewizji o ociepleniu klimatu. Uwierzyli, ale nie wyszło. Zdążył przez końce świata po prostu. I 21 rzeczywiście mamy być w Gdańsku, w związku z tym jest dużo szansa, że rzeczywiście koniec świata zostanie nasz w Gdańsku. Już mają odwołali, po 100 lat. Dobrze, no teraz tak, bym poprosił może o przeczytanie tak po kolei nazwisk. Tak? 5 filmów, tak jak mówiłem, 5 książek. 10 nazwisk, czyli te osoby, które zostały wylosowane, otrzymają po takim jednym. Marcin Sikorski. Ja nie żartuję. Ster Witold Bafte, tak? Rolf Wisonka? Nie. A nie, to był żart. Pani Sandra Pogoda, tak? Pan Tomasz Wojciuk? Nie ma już. Nie ma już. Pani Popczyńska Anna? A ile macie lat mniej więcej? 25. 24. 23. 23. I Natalia Kaźmierska. Brawo. Pan Piotr Chmielewski. Nie mam ci pić. Pan Arkadiusz Basa. Jest.
Pan Szymon Krupa. I pan Zdzisław, ale nazwiska to nie odczytam niestety. Kaszy na K. A tak, chyba tak. Chyba tak. To cóż, jeżeli już myślę, że jesteście na tyle też zmęczeni i chcecie troszkę odpocząć, to bardzo, bardzo dziękuję za to, że przybyliście, że mogliśmy spędzić tę jedną chwilę tego etapu tutaj razem z wami. No i myślę, że nie jest to postawcie spotkanie, że tak nie jest. Wpływy krajakowe, miejskie będą się dobrać wcześniej. Dzięki właśnie tutaj waszemu zaangażowaniu właśnie w ustawie. Także na rozwadze będzie częściej na szlaku podpisać. Dziękuję. Myślę, że to też jakiś pomysł, żeby w przyszłości na przykład taki mieszkaniec naszej gminy też stanął za strażkę. Jak ta dniem wziął w dłonie i rozpoczął swoją przygodę z Wisłą. W przyszłości myślę, że może ktoś tak będzie miał taką satysfakcję. Dziękuję bardzo. Dziękujemy za zorganizowanie, za przywitanie i zapraszamy oczywiście na Wisłę. Każdy może symbolicznie wziąć udział w zimowej ekspedycji Wisła, wpłacając się jakąś dobrą cegiełkę na klub Ostrysków Dobra, który w tym roku organizuje pomoc Ostrysków Biegunów, więc numer końca oraz cele fundacji charytatywnej mogą znaleźć na plotkach. Zapraszam do testowania się. Na i zapraszam do wsparcia naszej idei. Każdy z Was, Państwo, może być uczestnikiem właśnie tego formułem i być świętymi połami dla naszych podopiecznych. Wypowę z zimowymi bohaterami ekspedycji Wisła 2012. Jeszcze cheese. Zapraszamy. Lesze, błyski, teledyski. O! Ja się nie spróbuję. Jeszcze raz mi na parę podczas.